No dobra, zrobiliśmy drugiego bossa, znaczy level drugi bossa. Zmasterowałem pierwszy level. Nie wiem czemu ja wcześniej nie zacząłem komentować na żywo, ale cóż. Chciałem się skupić. To był dobry run, ten shotgun jest bardzo dobry. Ja troszkę się już przyzwyczaiłem, dobra, to był dobry run, jeszcze nie skończyłem. Co ja temu ćwiokowi chciałem, miałem dać? A, 123, oh, Jesus. To chyba przez długi czas nie nastąpi, serio? Ciekawe. Tak, ten przedmiot dał mi HP po zabiciu bossa pierwszego bez hita, ale czy jak go oddam, to stracę te HP-ki? Oczywiście, że tak. Cóż. Niech będzie. Mimo wszystko, no, mam nadzieję, że tylko raz to trzeba zrobić i potem już nie będę musiał mu nic dawać zaraz, nie tędy. To wygląda jak dziura w podłodze. Trzeci level, czy ja byłem już na trzecim levelu? Może zraz byłem. Chyba byłem zraz. Tak mi się wydaje. Tak, kopalnie. Prochu. Swoją drogą. Ciekawe, czego tutaj chcę, jeżeli w ogóle tu będzie, a nie. Pewnie najpierw muszę otworzyć poprzedni skrót. No dobra. No to czas umierać. Swoją drogą. Tak, bardzo mi się podobają pasywne teraz przedmioty. Mamy. W sumie nie wiem, jak to działa. Jakieś duchowe pociski. Niby daje piercing, czyli przenikanie, ale nie zauważyłem, żeby to przenikało przez wrogów. Może jestem ślepy. A to z kolei odbijanie, też bardzo fajne. Szczególnie przy takiej broni, która dosyć powerna jest. Okej. Trzeba uważać na nietoperka. Ciekawe? Właśnie. Mogę w ten sposób go załatwiać. No, a wy się po prostu zabijcie o ścianę. Nie przeszkadza mi to w najmniejszym stopniu. Te drzwi w sumie wyglądały jak troszkę pogruchotane. Ciekaw jestem, czy da się rozwalić drzwi i wyjść z pokoju przed zabiciem wszystkich przeciwników. No, co to? Jakiś achievement? Rage. Czyli za wywalanie stolików. Pewnie za rolę też coś jest. Kończą się napoje do shotguna. Co to było? Jakiś dziwny mob. Coś tu jeszcze żyje. A, muchomor. Padł. Mamy kluczyk. Za darmo. Niedługo trzeba będzie ammo drop pewnie zrobić. Chociaż mamy jeszcze tą drugą broń, która w sumie też może być dobra z odbijaniem. Okej. Do dzieła. Halo? Wiem, że da się wsiąść do wagonika, ale tutaj chyba nie za bardzo wiele to nam daje. Mój shotgun lepszy od waszego. O cholera, dobra. Jest was więcej. Coś odpaliłem. Jakiś zawał skalny chyba. Widzę ogień. No i tak, shotgun się wyładował. Czas na zmianę broni chwilową. O, jakiś mały muchomor. Jolter jest fajny. Coś się jeszcze spełnuje, albo coś jeszcze żyje. Wow. Co to było? Zamienił się w jakąś bombę?
No dobra, mamy amunicję, więc może naładujemy shotguna. Fajnie byłoby zabić bossa trzeciego levelu, ale jakoś za bardzo na to nie liczę. Czy to jest przepaść? Nie, barierka. Zwykła skrzynka. Nie sądzę, żeby było w niej coś dobrego. Nie widziałem jeszcze sklepikarza. Mam jakiś przedmiot, który daje więcej dropów z rozwalonych skrzynek. Albo lepsze dropy ogólnie, nie wiem. Sprawdzimy. Ślepak. Bardzo dobrze. Jestem za. Fajnie. Bardzo podejrzany pokój. Co tu się dzieje? Mamy kolejkę. Jakieś dziwne... Nie wiem, czy to jest dynamit palący się, czy co? Tu są jakieś wagoniki, ale... Czy mogę jakoś... Zaraz. Stop. Okej, mogę wyskoczyć z wagonika. Ciekawe, czy mogę przeskoczyć. To może być bardzo głupi pomysł. Stop. Mogę, ale co mi to da? Przecież tu nie ma torów. Na czym on jedzie? Co tu się dzieje? Stop. Stop. Cholera. No. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale jeździmy. O, tu pewnie mogę przeskoczyć. Widzę, że coś tam jest. Więc chyba dobrze robię. Halo? Czy mogę już się zatrzymać? Nie? Tam jest jakiś wagonik. A, do tego pewnie. Stop. Jeszcze trochę. Wow, co tu się w ogóle dzieje? No, czy mogę już się zatrzymać? Mogę. Dosyć ciężko się to kontroluje. Bo raz jedna strona to jest hamowanie, a raz druga. Stop, wysiadam. Arcane Gunpowder. Okej. O, to jest jakiś używalny przedmiot? Składnik naboju. Ciekawe, co to robi. Było to sekretem, więc... Dobra, wezmę ze sobą. A użyję od razu ammo dropa, żeby nie zmarnować. Dziwne. Zaraz. Ja go w ogóle nie mogę użyć. Właśnie tak zauważyłem, że jest chyba wyszarzony. No. Nic nie robi. Nie wiem. Na pewno jakiś specjalny questowy item. Zaraz, tutaj też mogę wsiąść. Okej. Stój. Boże, ja chcę wrócić do domu. Naprawdę, sterowanie tym jest ciężkie. Bardzo ciężkie. No, cholera, stój tam. No, mega upierdliwe. No, dlaczego zmieniasz kierunek tak szybko? Jezus. Dobra, być może to będzie głupie, może nie doskoczę. Doskoczyłem. Chcę już wysiąść. O. A nie, dobrze. Możemy się zatrzymać i po prostu wskoczyć na tory. Stój, cholera, człowieku.
To było bardzo dziwne. Dostałem jakiś przedmiot, który nie wiem do czego służy. Pewnie questowy. No dobra, no. Idziemy dalej. I tak jestem bardzo szczęśliwy, że przynajmniej trzeci level. Oho, jakiś lepszy czarodziej widzę. Zdecydowanie lepszy. Duchy chyba takie same, co zwykle. Czy ta woda ma jakiś wpływ? Nie wiem. Na cokolwiek. O, on jeszcze żył. Tam coś żyło na górze też, ale już nie żyje. Okej, chyba zabiłem. Nie podobają mi się te żaby. Słyszę chyba gumiaków. A nie, to czarodziej. Który jeszcze żyje. Gdzieś się teleportował. No. Nowe spawny. O Boże. O Boże. A, to był zły moment na przeładowanie. Czy tu jestem bezpieczny? Chyba tak. Poczekam, aż się teleportnie. Potem go zastrzelę. Jest sklep, ale zamknięty. Zamknięty z tej strony. Jestem fanem tego shotguna. O, ostrożnie. Jakimś cudem uniknąłem. HP-ki nawet mamy. No nie konserwuję za bardzo amunicji, chociaż może powinienem. Teraz, kiedy nie mam już zrzutu dostępnego. Halo, coś cię zajedne. Okej, chyba dostałem. Aj, znów dostałem. Jakieś bardziej przykre warianty. Dobra, weźmy HP-ki. Sklep jest dostępny. Czy to były całe HP-ki dostępne? Chyba tak. Co mamy w sklepie? Mamy HP-ki oraz to. To się odblokowało po... no... pokonanie pierwszego bossa bez hita. Jakaś tarcza. Tarcza brzmi nieźle. Wszystko, co jest defensywne, brzmi nieźle. HP-ki też brzmią nieźle, ale... postaram się uzbierać na tę tarczę. 63. Uuu, co ja widzę? Kolejny NPC? Zelda? Link? Co tu się dzieje? Nie mam klucza. Czyli jeszcze troszkę tutaj mamy do zwiedzania. Spory poziom. A, tutaj była jakaś odnoga. Trzeba złotego klucza szukać. Dobra. Może tej broni poużywam trochę, żeby shotguna zaoszczędzić. Okej. Nie za wiele tam widzę, co się dzieje, ale nie podoba mi się to, co widzę. Na razie spoko. No nie widzę, żeby pociski przenikały przez moby. Nie wiem. Czegoś nie rozumiem. No, przez ściany też nie przenikają, więc... O, to ty. Widziałem cię w tym takim jakimś tajnym levelu. Dobrze.
No, to chyba go w ogóle nie trafia, więc... O-o! Ostrożnie. Dobra, wybuchu. Jest klucz! A tam jest czarodziej. Już nie ma. Świetnie. Progres. Zaraz, tutaj było zamknięte. Wydawało mi się, że słyszę jakieś dziwne dźwięki z prawej, ale może to tylko muzyka? A może nie? Nie podoba mi się to, co widzę. Jakieś działko na wózku. Ehe. Dobra. Aha. Działko będzie tak sobie jeździć i jeździć najwyraźniej. O cholera, slime. Nie zauważyłem. Jeszcze coś żyje. Aha, te pociski. Dobra. Uch. Powinienem był od razu pójść odblokować zamek. To się jeszcze okaże, że tu jakiś mimik albo coś. Dobra. Pozwolę sobie otworzyć. Co tu mamy? Rozluźniacz mięśni? To nie brzmi dobrze. Zwiększa dokładność, celność. No dobra. Nieważne. Podoba mi się. Więc tak, uwolnijmy ktokolwiek to jest. Aha, na razie oczywiście wiele mi nie powie. Poza tym, że ma questa. Haha. Stać mnie na tarczę. I serce też by się przydało, ale kurde, kupię tarczę, nie wiem. Blokuje. A, cholera, to jest aktywne. Okej. What the fuck? No i co, już nie mogę użyć? No to świetnie. Nie wiem, czemu myślałem, że to po prostu mogę używać kiedy chcę, jak, nie wiem, tarcza w Dark Soulsach. Ale oczywiście nie. Serce kosztuje zapewne dużo ponad moją kieszeń, więc pewnie się sobie zaprzepaściłem szansę na wygraną. Zamiast kupić serce, to kupiłem tarczę. A to zostawię, bo nie mam pojęcia, co to jest. Aha, tędy możemy iść. Nie wpaść w dziurę. Mam trzy ślepaki, he? No i jest boss. Okej. Z dwoma HP jakoś... Mam wątpliwości. Czy ja w ogóle walczyłem z jakimś bossem tutaj? Nie, chyba nie. Nie, z nim na pewno nie walczyłem. Dzień dobry. Cholerny czołg. Dobra. Dobra. Co tu się dzieje? Dosyć szybkie. On jest szybki przede wszystkim. Aha. Zapominam, żeby nie atakować, kiedy unikam. Miałem takie postanowienie wcześniej. I jest to chyba dobra rzecz. O, tam coś strzela do mnie. Co to było? Nie wiem, może jakieś spawny. Nie idzie aż tak źle, przyznam. O, takie spawny. Skończyła się amunicja. Dobra, pustak. Pustak, ślepak. Strzela mniej więcej w jego kierunku. Za bardzo nie widzę, gdzie on jest. Tam. W sumie zadaje mu sporo obrażeń. Jeśli wygram, to po prostu będzie cud. Ślepak. W ogóle to chyba jeszcze nawet nie dostałem obrażeń. Ale lepiej nie zapeszać.
Aha. O, o. Nie, on jest tam, jest. Aż za nie mówiłem. Nie! Help! Zabiłem go. Wow. Ta broń jest świetna. Albo ja się nauczyłem grać i to zabiłem go faktycznie bez dostania obrażeń. Moje serce. Jakaś nowa broń. My? Zbroja. Czy to też coś odblokuje? Tak. Hazmat suit, okej. Coś przeciwko truciźnie. A co to jest? Wow. Nie sądziłem, że mi się to uda. Półautomat. Nigdy nie przestaje. Blaster jakiś. Odbija się. Nie użyłem nawet tarczy. Ha. No dobra. To było interesujące. Czyli tak, strategia na tego bossa: trzymać się z daleka jak na razie. W sumie nie za bardzo wiem, jakie on ma ataki, bo nic nie widziałem. Tylko strzelałem mniej więcej w jego kierunku. Uniki przede wszystkim. Niestety problem jest taki, że wystrzelałem się z całej amunicji prawie że. Ale duży progres. Czemu w sklepie jest jakaś torebka? Co to oznacza? A, o! To nie zniknęło. To faktycznie musi oznaczać, że to jest jakiś bardzo ważny przedmiot. Tarczy i tak nie używam? Nie wiem. Tego nie chcę kupować, bo to badziew. Chociaż no, za bardzo nie mam wielkiego wyboru. Jak mi się to wypstryka, no, to będzie problem. Tarcza. Znów to zrobiłem. Aha, nie mogę się ruszać, kiedy tarcza jest aktywna. Czyżby to dawało mi niewrażliwość? To byłoby przegięte chyba, ale... Ciekawe, czy mogę strzelać, kiedy jest aktywna. No, zobaczymy. Dobra, czwarty level, którego ani razu nie widziałem. Jestem wciąż w lekkim szoku. Holo. Jak ładnie. Zima nastała. O, po lodzie się bardzo ciężko porusza. To dobrze, że od razu to odkryłem. Bardzo ciężko się porusza. No to pewnie szybko padnę, chociaż no 4 HP, a więc gdybym nie oddał tego HP-ka z pierwszego levelu, to bym miał 5 HP, to byłoby fajne. To byłoby bardzo fajne, dobra, co tu się dzieje? O nie, już widzę, co się dzieje. Niestety ta broń ma bardzo mały magazynek. Aha, ja już dostałem, bo tak. Nie zadaje wielu obrażeń, no to mamy problem. Slime, który strzela, dobra. Myślałem, że to ten Lead Maiden, ale nie. Tak, ta broń jest kiepska. Odbijanie fajne, czyli można walić na ślepo, ale już ćwierć magazynka poszło. Nie zadaje dużo obrażeń, a to są kolce. Tak? Nie! To w ogóle jest dziura. Okej. Okay. No to miło. Będę miał problem. Nie mam amunicji. No jeszcze shotguna resztki, ale oj, oj, oj. Właśnie. Aha, dobra. Przyjeżdża tutaj. To było wredne. Nice. O, jakieś nowe rzeczy widzę. Drzwi też zamarznięte. Czy moje pociski zamrażają? Jakoś tak się wydawało trochę. O, cholera.
miliony slajmów. Dostałem już. Nie, ta broń zdecydowanie nie powala. Zdecydowanie. O, dzięki, chociaż za klucz. Czy to żyje, czy nie? O, rozwaliłem. Mam nadzieję, że w jakiejś skrzynce będzie broń, amunicja, cokolwiek. Bo w takim stanie długo nie pociągnę. O Boże, jakieś ulepszone czarodzieje. O, świetnie. Strzelam na oślep trochę. Co to za pociski? Jakieś... What the fuck? Jakieś latające rzeczy, które strzelają. Zadawało mi to chyba sporo obrażeń. Umieram. Zmieniam broń. Potrzebuję mojego shotguna. Nie. Pustak. Ty, musisz umrzeć. Czemu jesteś czerwony? Aha, świetnie. Dobra, zabiło go. Siebie też zabijam. O, koniec amunicji. No to jolo. Znaczy jolo, umieram. te motylki, one strzelają jakoś chyba. Umrzyj. Umarł? Może? Umarł. O Boże. Amunicja jeszcze do tego mi się kończy. To już nic nie pozostanie. No, na początku... I widać, jak dużo zależy od broni. Na początku miałem szczęście, teraz nie mam broni dobrych, więc dupa. Może powinienem jednak... To ty. Nie wiem, poświęcę ci coś, jeżeli mogę. Ammo elemental. Pakt z szatanem. Chyba coś złego się stało, ale naładował mi wszystkie bronie. Jakie to piękne. Niestety mam pół serca, więc dziwne przeczucie, że długo nie pociągnę. Strzelam na oślep trochę, bo po prostu chcę przeżyć. Ty jeszcze żyjesz. Tam się coś dzieje złego. Więcej mobów. O nie, to te rzeczy. Nie wiem, jak one działają. O, zabiłem go. Ha, nie musiałem ich zabijać? Okej. Okay. Co to był za dźwięk? Jakieś syczenie. O Boże, dajcie sklep. Chociaż i tak mnie nie stać na... Na co? Na życie. Mam jednego ślepaka. Każdy pokój to zawał serca. Co to za dziwne dźwięki? Nie używam za bardzo stolików, co jest pewnie błędem. Na pewno. Skrzynka. Please. Please. Dobra, to dobra skrzynka. Czy to jest RP? Wyrzutnik granatów. Wyrzutnik? No dobra, to fajna broń, na pewno. Jak tutaj dojść? O, to jest pytanie. Czy musimy zrobić jakieś gigantyczne koło? Ta ściana wygląda podejrzanie. Nie wiem, czy muszę użyć ślepaków do rozwalania ścian. O, biedna skrzynka. Nie wiem. W opisie tych podstawowych broni jest napisane, że nie odkrywa przejść, ale każda inna być może odkrywa? Właśnie, granatnik. Aha. Dobra, może się tak łaskawie nie zabije. Od tego zacznijmy. To było dosyć... ryzykowne. O nie.
To mi się nie podoba, cokolwiek tu się dzieje. No to tu chyba umrę. O nie, to jeszcze nie koniec. Wygrałem. Ale za jaką cenę? Moje serce. Ojej. No chodź tu. O, już widzę, co robi woda. Sprawia, że się na niej ślizga człowiek. O nie, magus. Zabić szybko. Zawał. Każdy pokój to zawał. Nie wiem, idziemy tu? To był... Ha. To znów jest jakieś bardzo podejrzane, ale tym razem nie ma wagoników, więc pojęcia nie mam, co tu się robi. Coś tam, nie wiem, można coś zestrzelić? A, w sumie. Moje pociski się odbijają, ale... Za wiele mi to nie daje. Na razie nawet nie myślę o czymkolwiek. Chcę przeżyć. Przynajmniej może zobaczyć jakiegoś bossa 4. levelu. Nie mam ślepaków. O, widzę ból. Widzę ból. Żyję. A to slime jest, dobra. Może nie będzie tak źle. Tak, amunicja. No w sumie do tego. To moja bazowa broń. Najlepsza w tej chwili. Dajcie sklep. Co tu mamy? Nie wiem, ale nie podoba mi się to. O cholera. Umrę, bo mam... Bo co chciałem powiedzieć? Bo nie miałem naładowanej broni. Co to jest? I czemu to strzela jakimiś dziwnymi rzeczami? Przeżyłem. Nie przeżyłem. Jeszcze jeden. Jezus. Nie chcę wiedzieć. Jeszcze żyje? Czy ja to zabiłem? Nie. O Boże, co to było? Nie podobają mi się te pociski, jakieś takie czarno-czerwone. Help. What is life? Wciąż nie użyłem tarczy, ale... No, umrę. Nie mam gotowej broni. Co to kurna jest? Szkielet z laserem. Chcę żyć. Help! O mój Boże. Zabiłem go? O, czaszka. Co to było? O nie, coś tu się dzieje. Nie chcę wiedzieć co. Znowu szkielet? Drugi? Może jakieś trumny trzeba rozwalić? To ty! Na pewno go wskrzeszał. Jeszcze żyje. Będzie laser albo coś. Nie chcę się nawet wychylać. Podejdź tu do mnie. Nie użyję tego. Postrzelam jakoś tak. Może go trafi. Reload. O, tak. To jeszcze nie koniec. O mój Boże. Umarło, ale czy to... Nie, to nie wszystko jeszcze. Okej. Jestem w szoku, że tyle przetrwałem na połówce serca. Nie wiem, boję się używać tarczy, bo jeszcze się okaże, że się nią zabiję. Może od razu wypróbuję. Da się strzelać, ale wtedy efekt przestaje działać. Być może.
Aha. Być może to oznacza, że jestem wtedy niewrażliwy, ale to byłoby troszkę... Przegięte? Nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie iść. Każdy pokój może być moim końcem. Dobra. Zrobimy tak. Trzeba wykorzystywać przewagę odbijania się pocisków doskonale. O! One się wskrzeszają jakoś same? A, pewnie jakiś ten nekromanta ich przyzywa. Ilu was tu? A może się po prostu spawnują? Nie wiem. Bo się skończyły. Sklep! O Boże, chociaż mam mało kasy. Nie wiem, czy nawet będzie mnie stać na połówkę, którą absolutnie kupię. O, tu mogę oddać bronię. To bym chętnie oddał. Tak, tak zrobię. Granatów za bardzo nie używałem, bo jestem przerażony z konsekwencjami. Żryj granatnik. Oraz żryj to. To mi coś wyprodukuje. Chyba to miałem. Mega ręka, tak. Skąd to znamy? No nic. Żyję. Tu życie dropnęło. O Boże, tak. Przynajmniej mam nadzieję, że zobaczę bossa i umrę szczęśliwy. To dobra, nie wiem, w prawo. Przynajmniej przeżyję hita albo dwa, jak dobrze pójdzie. Te zamrożone jakieś obiekty mnie troszkę martwią. Nie wiem, jak one działają, czy w ogóle mają jakiś efekt. O, co to było? Znowu te czerwone moby. Podejrzane. Dobra. Powinienem chociaż troszkę starać się oszczędzać amunicję. Dobra, nieważne. Okej, ta broń ma mniej, więc ją naładujemy. Jestem w szoku. Oho. Te kruszarki jakieś. I znowu czerwone moby. Co tam się dzieje? Dlaczego stajecie się czerwone? Co tu się dzieje? Umarły? O, rycerz. O, dwóch rycerzy. Zaciąłem się o ścianę. Ale nieważne. Aha, to te bloki się topią z tym dziwnym dźwiękiem. To wy! Raz już was widziałem. Cześć. Dadzą mi 22, jeżeli nie dostanę obrażeń w następnym pokoju. A, muszę im zapłacić. Których nie mam. Ciekawe, czy mogę po prostu zrobić ten pokój. Dobra, może najpierw inne w takim razie. Nie mam życia za wiele, więc... Aha, tutaj mamy bossa. No to trudno. Idę tam. Nieważne, czy chcecie, czy nie. Czyli co, to pewnie jakiś trudny pokój, skoro mi mówicie, że nie dam rady. O Boże. Tak. Nie wydaje się to proste. Ale się udało. Czy wygrałem, czy jednak muszę wam zapłacić?
No właśnie, Nic z tego nie dostanę, no trudno. Szkoda, że kasy nie miałem, ale to będzie item room. Przetestujmy. No, równie dobrze mogę. O, to co też odblokowałem. Niedawno. Wow. Niewrażliwość na ogień, truciznę i prąd. Czyli nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne negatywne efekty, ale bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Co oczywiście nie pomoże mi pewnie przy bosie, bo nie mam pojęcia, czego tu oczekiwać. Mógłbym spróbować. Nie, to pewnie nie da rady nakarmić tego czegoś w sklepie dwoma brońmi, jeżeli raz już to zrobiłem. Dobra, weźmy shotgun jako moją bazową broń. Nie mam nawet ślepaków. YOLO! Cześć. LOL. Jakiś antypapież. Co to za czaszki na podłodze? Na ziemi. O Jezus. A, to moje pociski, myślałem. O, to nie było... Nie był unik w dobrą stronę. Ja. Okej. Jestem bardzo zadowolony. To mój, jak na razie, najbardziej udany run. Nie wiem... Nie, byłem na trzecim poziomie chyba raz, ale na czwartym absolutnie nie byłem wcześniej, więc tak. Nice. Moje serce. Idę spać. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.